Jesteśmy w Przemkowie, święto miodu i wina trwa, ale tak naprawdę można tu tylko, nie tylko skosztować miodu, czy wina, czy miodu pitnego, czy wszystkiego tego, co wiąże się z miodem. Będzie można się i świetnie bawić. Ze mną zespół Nadia. Radosław Duda, bardzo mi miło, dzień dobry. I Andrzej Kajfasz, wokalista. Słuchacze Radia Plus wiedzą, zespół Nadia zdobywa szczyty naszej listy przebojów. Dziś będą tutaj właśnie wieczorem jako gwiazda na scenie występować. Co tu w Przemkowie na tym słodkim święcie zagracie? Oczywiście naszą kochaną, wspaniałą muzykę folkową. Będzie energetycznie, tak jak energetyczny jest miód? Będzie jeszcze bardziej energetycznie niż miód, przynajmniej tak jak wino. Także zapraszamy serdecznie do Przemkowa, będziemy mieszać style, no, no i tą energię przekazywać. No właśnie, jesteście zespołem polsko-łemkowskim. Tak, dokładnie. Czy to w waszej muzyce da się wyczuć? Czy wy przekładacie te swoje korzenie właśnie w to, co robicie na scenie? Jak najbardziej. Folkowe korzenie łemkowskie i włączymy to w różne style. Rockowe, popowe, także inne i wszystko to jest miksem i myślę, że wychodzi dość fajna mieszanka wybuchowa. A czy to nie jest trochę tak, że dla swoich, no bo jesteśmy na waszym terenie, tak to nazwijmy, Przemków jest wam bliski, jesteście stąd, z tego regionu. Czy dla swoich gra się trochę trudniej, bo jest się pod presją? Zdecydowanie tak. Oczy zwrócone na nas tutaj, osób, które nas znają, chcemy wypaść jak najlepiej, ale myślę, że postaramy się, żeby było tak jak zawsze, czyli energetycznie i żeby nas tu dobrze odebrali wszyscy w Przemkowie. Ale będzie na pewno większy stres niż w jakimś koncercie takim zwykłym, gdzie jesteśmy mniej znani. No właśnie, wydawać by się mogło, że wielkie sceny, wielkie miasta, większy stres, a tak naprawdę to cenzura swoich najbardziej może dokładnie być dotkliwa. Tak, dokładnie tak. Czyli na szczęście jeszcze przerwę, stres mija jak wchodzimy na scenę, czyli wszystko co się dzieje przed. Trochę będziemy się pewnie lekko tam denerwować, ale jak już wejdziemy na scenę i zobaczymy ludzi, to już zdecydowanie wszystko mija. Porwiecie ich do wspólnej zabawy. No postaramy się, taki mamy zamiar. Tańczyli i śpiewali razem z nami głośno. Serdecznie zapraszamy. Co do planów waszych muzycznych, jak to wygląda? Płyty, przyszłość, koncerty? Jak najbardziej planujemy nagrać kolejne single. Single, które chcemy już w tym roku, jak się uda, puścić na antenę, a na przyszłość na pewno kolejna płyta, wyjazdy i jak najwięcej koncertów. Chcemy grać jak najwięcej koncertów, nie tylko w Polsce, jest okazja właśnie zagrać gdzieś za granicą, także będziemy chcieli wyjeżdżać, pokazywać tę naszą muzykę wszędzie, gdzie tylko się da. Skoro jesteśmy na święcie miodu i wina, czy miodu już spróbowaliście? Zamierzamy, jeszcze nie, przyznam się, że jeszcze nie. Nawet pitnego? Nawet pitnego. Ja spróbowałem troszkę i mi już tutaj przyniosła moja wspaniała żona, już próbowałem, a od czego z procentami jeszcze nie, ale po koncercie myślę, że jak najbardziej. Po koncercie. Zapraszamy zatem do Przemkowa, zespół Nadia, gwiazdą dzisiejszego wieczoru tu w Przemkowie.